środę 8 czerwca w Muzeum imienia świętego Jana Sarkandra w Skoczowie odbyła się konferencja dotycząca profesora Jana Hermy. Stoimy przed kamienicą Sarkandrów. To jest właśnie budynek rodzinny świętego Jana Sarkandra, patrona Skoczowa i Śląska. Jesteśmy w przededniu wielkich uroczystości, które będą miały miejsce w Katowicach. To jest setna powrotu Górnego Śląska do Polski. Nim Górny Śląsk powrócił do macierzy, były trzy powstania śląskie, plebiscyt i wreszcie mamy wielki jubileusz. 100 lat mija od przyłączenia do Polski Górnego Śląska. W związku z tą wielką uroczystością, która jest przed nami, praktycznie już zaczęliśmy świętować, bo te dzisiejsze wydarzenie związane z profesorem Janem Hermą tutaj na Cieszyńskim rozpoczyna. Otóż będzie otwarte wielkie muzeum pamięci, Panteon Górnośląski w Katowicach, który będzie reprezentował, pokaże wielkie postacie ze Śląska minionego stulecia. Wśród nich będzie kardynał August Klont, Wojciech Korfanty, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki i wśród nich te historyczne drzwi. Przy otwarciu Panteonu Górnośląskiego będzie również profesor Jan Herma z Cieszyna. Profesor Jan Herma, rzeźbiarz ekumeniczny, tym bardziej dla nas znacząca postać, który przez swoje życie artystyczne budował mosty dialogu, porozumienia, dobrych relacji pomiędzy dwoma konfesjami, które od wieków zamieszkują Śląsk Cieszyński. To jest konfesja ewangelicko-augsburska i konfesja rzymsko-katolicka. Poprzez swoje dzieła budował te dobre mosty, co jest cechą szczególną również z perspektywy również Muzeum Jana Sarkandra, którego wyniósł na ołtarze w Ołomuńcu 21 maja 1995 roku święty Jan Paweł II. Na drugi dzień Ojciec Święty odwiedził Skoczów. I co się dzieje? Przy spotkaniu ekumenicznym w kościele świętej Trójcy Jan Paweł II otrzymuje rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego w brązie od biskupa Pawła Anweilera, biskupa diecezji cieszyńskiej. Drugą rzeźbą, którą profesor wykonał dla papieża, jest to plakieta przedstawiająca świętego Jana Sarkandra na tle skoczowskiego ratusza i ta płaskorzeźba została przekazana na wzgórzu Kaplicówka przed historyczną mszą świętą, którą sprawował papież tutaj w Skoczowie przez radnych skoczowskich. Przy przekazaniu tego daru również była prośba o przyjęcie honorowego obywatelstwa miasta Skoczowa, co oczywiście Ojciec Święty przyjął, z tego się cieszymy i pamiętamy, mamy dwóch wielkich patronów, Jan Sarkander, Jan Paweł II. I jeszcze trzecia rzeźba, która została wręczona papieżowi już przed samą śmiercią. Mamy rok 2005. Delegacja Uniwersytetu Śląskiego jedzie do Watykanu na spotkanie z papieżem. Ojciec Święty przyjmuje delegację i otrzymuje w darze również rzeźbę profesora Hermy z cyklu Uskrzydlone. Więc dzięki tej działalności twórczej, bardzo wartościowej, profesor zapisuje się na naszej ziemi cieszyńskiej, na śląskiej ziemi, czy urasa do rangi śląskiego Berniniego. Pamiętajmy o dacie 1517, rozłam kościoła w Europie. A tutaj mija 500 lat i artysta konfesji ewangelicko-augsburskiej z Cieszyna tworzy rzeźbę dla Piotra naszych czasów. Jest to wyjątkowe, na pewno na skalę polską, o ile nawet nie na skalę światową, z czego się cieszymy, że profesor będzie na otwarciu Panteonu otwierał z innymi wielkimi postaciami ten jubileusz dla nas wszystkich bardzo znaczący. I w związku z tym opracowaliśmy szlak, skoczowski szlak profesora Jana Hermy. Jest to trzeci szlak skoczowski obok szlaku świętego Jana Sarkandra i Gustawa Morcinka. Myślę, że ten szlak
będzie lekcją dla nas i przyszłych pokoleń. Będzie żywą drogą i lekcją dla człowieka. No właśnie, jeszcze króciutko o tym szlaku, bo dzisiaj też takie otwarcie tego szlaku. Są mapki. Jakie punkty tam znalazły się też na trasie i ewentualnie czy gdzieś można dostać takie mapki właśnie z tym szlakiem? Tak, mamy 9 punktów na szlaku profesora Jana Hermy na terenie Skoczowa. Najdalszy punkt to jest Wiślica, Kaplica Pogrzebowa oraz wzgórze Kaplicówka, na które musimy wyjść, aleją Jana Pawła II. Większość dzieł jest praktycznie usytuowana w centrum miasta. Jeżeli chodzi o mapę, każdy chętny, kto będzie chciał się zaopatrzyć w taką mapkę, może przyjść do muzeum w godzinach otwarcia, otrzymają darmowo i może przejść się tym szlakiem. Jak również zamieściliśmy na stronach internetowych muzeum takową mapę i również można z niej skorzystać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.